Zaczniemy od zabiegu laserowego. Będziemy działali na pani przebarwienia. Jestem fanem laserów, dlatego że to są narzędzia, które dobrze dobrane mogą pomóc w każdym problemie tak naprawdę. Skierczą te przebarwienia właśnie, to one tak reagują. Jakie odczucia? Okropne. Takich rzeczy nie wolno opowiadać. No i gotowe. Dobrze, to przejdziemy za chwilę do przyjemniejszych zabiegów. Teraz będzie drugi laser. On służy do tego, żeby zagęścić pani skórę, żeby ją obkurczyć. Laser do stymulacji produkcji kolagenu, zagęszczenia skóry, a przez to poprawy sprężystości, czyli lepszego napięcia. I co, polubiła pani już laser, czy nie? Ten tak, poprzedniego nie. Są to takie mikrowiązki termiczne, bo tutaj jest laser termiczny, które bardzo precyzyjnie uszkadzają naszą skórę. Ale tak naprawdę to uszkodzenie to jest taka stymulacja do przebudowy. A gdzie piecze najbardziej? W którym miejscu? Pod kością policzkową. Nie ma takiej kości. Dobra. No my lubimy zabiegi laserowe. Uważamy, że laserem można zrobić prawie wszystko. Mamy gotowe. W porządku? Jeśli to można tak nazwać. To teraz przystąpimy do ostrzykiwania. Będziemy podawali preparat tutaj w policzki głównie po to, żeby właśnie unieść tą skórę, żeby ona poszła do góry, dobra? Czyli zaczynamy cuda. Fajne jest to, że przy zastosowaniu wypełniaczy pacjentka od razu widzi efekt. Bardzo naturalna substancja, która występuje w organizmie człowieka, kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy to dobry stymulant. Rozpycha się tam w skórze czy w tkankach podskórnych i w ten sposób stymuluje i wzmacnia takie procesy regeneracyjne. Silnie rozpiera bardzo. Tak, bo podajemy tam sporo objętości po to, żeby ten policzek nam powrócił na swoje miejsce. W porządku wszystko? Jak tam? Jest okej. No, niech nas pani chwali trochę tutaj. My panią też pochwalimy, że jest pani dzielną pacjentką. Okej. Okay. Ani kropli krwi nie ma, proszę bardzo. Super. Bezkrwawo się udało. Bezkrwawo. Już jest dużo lepiej. Jestem wdzięczny wszystkim pacjentkom, które mało kręcą się na fotelu. Mnie się łatwiej pracuje, ale i efekty są lepsze, bo zabieg jest wykonany bardziej precyzyjnie.